To wystarczy patrzeć na kalendarium twoich dokonań. Bo jeszcze jest dom nominacja do Węża Tak, ale... ale to za, tak, za, za Saramonowicza. Znaczy w ogóle, a za, za co? Za, pokryciu, pokryciu? za ten wspaniały film. Tak, dostałaś nominację do Węża. Ale poczekajcie, bo absurdem jest ale nie, 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 ja nie. To duet, musiała dostać... Duet. Najgorszy duet na ekranie. Dzisiaj to weryfikowałem. Ja i... I Julia. Pani Julia. Naprawdę. Ale poczekaj, poczekaj, Piotruś, absurdem jest to, że. Ten chyba film dostałam idealny, w Indiach. idealny facet dla twojej dziewczyny dostał nagrodę. Był nominowany chyba do Złotych Kaczek jako najlepszy scenariusz i też do Węża. Co najlepiej pokazuje, że kino budzi emocje, czyli polaryzuje. No. Sandra Bullock on, odbiera swój. Hanks chyba był taki teraz niedawno też nominowany po no, tych malach. Ja mu to już nic nie zaszkodzi. <laughs> nie A była. nie masz takiego wrażenia, że w ukryciu Jana Kidawy-Błońskiego jednak jakoś twojego trochę przypisanego reżysera ma gigantyczny ładunek. Trotylu filmowego, Holokaust, lesbijska miłość, dwóch kobiet, temat żydowski i cisza w Polsce. To prawda, w tym filmie jest wszystko, ale wiesz, że ten film. I jeszcze taki film miał... sos thrillera. A ja bardzo ten film lubię, on jest dla mnie bardzo ważny, też z wielu względów osobistych. I dla mnie ten film momentami ociera się, o, ma takie znamiona geniuszu. Może to jest duże słowo, ale. Nawet świętokradztwo bym powiedział. Uwielbiam zdjęcia w tym filmie. Łukasza Guta, wspaniała um, muzykantka Łazarkiewicza. Ja uważam, że to. Ja bardzo lubię ten film i bardzo ubolewam, że on wtedy wyszedł w takim niefortunnym czasie, w Drugi Dzień Świąt, w bardzo małej ilości kopii. Wtedy to jeszcze miało ogromne znaczenie. Ale to też jest film, za który dostałam do, za który zostałam doceniona za granicą. W Polsce przeszedł kompletnie bez achry. No ale właśnie dlaczego? Wytłumacz mi. Może dlatego, że akcja się dzieje w Radomiu, a to pechowe miasto. Tylko Malczewskiemu się stamtąd udało, nie, nie, bo potrafi... potem tylko Szymon Wygrywał. Chyba, chyba jakoś polska widownia w ogóle też nie, nie zabrała się na te opowieści. A Gombrowicz nie był z Radomia? Sprawdzam, zobacz. Mhm. Dlaczego? W ukryciu, mówimy o tym. Pomyślałam o Gombrowiczu, wydaje mi się, że był. Tak mi się też wydaje. No to Ale... jedna rzecz wyszła: Rondo i Gombrowicz.